Moje dzieci, dziękuję Wam, że tu jesteście i odpowiedzieliście na moje wezwanie w Waszym sercu. Dzieci, zawsze uginajcie kolana. Modlitwy odmawiane z wiarą i sercem mnie pocieszają. Moje serce i serce mojego Syna Jezusa krwawią. Patrzę na tę ludzkość, która tak łatwo wpada w szpony szatana. Wszystko to dla fałszywej wolności. Pamiętajcie, moje dzieci, że tylko modlitwa was wyzwoli. Przebaczcie tym, którzy osądzają was bez zrozumienia. Moja córko, przed Tobą Jezus został oskarżony o opętanie i szaleństwo. Był jednak Synem Bożym, córko moja. Ofiaruj swoje upokorzenie i ból. Pewnego dnia zrozumieją, że Twoje słowa przyszły z nieba. Dzieci moje, podążajcie za moimi wskazówkami. Żyjcie orędziami i módlcie się dużo. Tylko w ten sposób będziecie mogli wejść do Królestwa Bożego. Będzie wiele pokus, ale wy, dzieci mojego serca, bądźcie wierni i otwórzcie swoje serca do łask i nauczcie się oferować i dziękować. Nigdy nie bójcie się, gdy Bóg jest blisko. Nie będzie się czego bać. Teraz zostawiam wam moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.